Mam ze sobą oryginalne sprawozdanie z pierwszego spotkania klubu Olesno, kiedy jeszcze nawet klubem nie był. To miało miejsce w bardzo symbolicznym dla nas dniu, 16 października w 1994 roku. A to było w dniu wyboru papieża, w kolejną rocznicę papieskiego wyboru Jana Pawła II. I wtedy grupa tych pierwszych 32 osób zebrała się u biskupa Andrzeja, który jeszcze biskupem nie był, biskup Andrzej Wytych, a kiedy on był proboszczem świętego Pankracego. I tam poprosili, czy mogą właśnie razem z księdzem jego wikarym, z Zbigniewem Kucharskim, który pochodzi z parafii Olesna, żeby może zawiązać jakiś klub pomocy, żeby sobie nawzajem pomagać, jak również i tańcem, i różańcem, i mszami, i łajkami dla tych, którzy od nas odeszli w ciągu tych 27 lat istnienia klubu. Na wielu z nich byłem. Wielu klub nasz odesłał honorowo, z wszystkim szacunkiem dla rodziców i rodziny w Polsce, którzy nie mogli tutaj być, żeby zadbać o tego zmarłego, bo ocean i prawa i przepisy. Także nasz klub od tego pierwszego naszego spotkania, a potem kiedy 8 lutego w 1996 roku oficjalnie Stany Zjednoczone przyznały nam IRS numer, razem właśnie przez Związku Klubów Polskich, które z naszą matką jest, teraz nawet mają dosłownie matkę, nie? Po tych ojcach, teraz mają panią prezes, doktor Lucję. A właśnie to jest nasza mama, taka matka, która akurat tak się zdarzyło, że kiedy zostałem proboszczem parafii świętego Ferdynanda kilka miesięcy temu, to oni są dokładnie na wprost. Wystarczy wyjść z mojej plebanii i się dochodzi do Związku Klubów Polskich. Na piechotę 10-20 różańca. Także już bliżej być nie można do nieba. Także Pan Bóg działa w cudowny sposób, trudny, ale cudowny. Jeśli się mu właśnie odda swój umysł i serce. Salomon nie poprosił o większą armię czy o więcej złota, tylko poprosił o mądre serce, o rozumne serce, rozsądne serce, serce, co słucha, uczy się, żeby innych uczyć. Dlatego Bóg błogosławił Salomona mądrością, która zaskoczyła cały świat. Jeszcze bardziej rozszerzył Królestwo Dawida w Starym Testamencie. Dzisiaj właśnie modli się do Boga o tą mądrość, to rozumne serce. I między pierwszym czytaniem a drugim słyszymy, co Dawid, jego ojciec, napisał w Psalmie 90. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Naucz nas liczyć dni nasze. Byśmy zrobili mądrość nie tak rozumie, jak serca. I właśnie patrząc na Was, drodzy byli prezesi, sekretarze, skarbnicy, delegaci, wiceprezesi, członkowie, ochotnicy, przyjaciele, ofiarodawcy, sponsorzy, naprawdę moje serce jest pełne podziwu. Będąc z Wami, planując te zawady przez ostatnie 16 lat, z prezesem, którego akurat miałem ten smutny przywilej pochować, naszego pierwszego prezesa Franciszka Mendale. Potem z prezesem, którego też z nami nie ma z powodu jego wyjazdu do Polski, Czesławem Wroną i Janem Migenzą, którego też z nami nie ma, ale jest duchem obecny. Z prezesem Markiem Furgałem, który przez chyba 10 czy 12 lat prowadził ten klub. Z prezeską panią Anną, która dzisiaj czytała, Anną Drumską, kozaczka, która czytała pierwsze i drugie czytanie, która była prezesem. Teraz z młodym prezesem, panią Moniką, z wiceprezesami, sekretarzami, z panią sekretarz Eleonorą Szpit, która Anną Drumską, która całą historię klubu spawiła wszystkie dolary, centy w swoim sercu i wszystko rozliczała tak jak trzeba, żeby na ziemi i względem nieba być sprawiedliwą i hojną. Ile razy wie, drodzy członkowie, za imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a biskup Andrzej Wytych, biskup pomocniczy, biskup Plus. Kiedy jeden zadał bardzo dobrze się udało, a drugie z dużych powodów
jakoś nie poszły tak, jak my planowali, ale poszły w inną stronę. Podbudowały nas. Bo czasem ludzie prawie się łączą, kiedy się wspólnie popłaczą ze smutku. I czasem, kiedy się radują przez 6 godzin uśmiechem, a co też jest potrzebne. Tylko czasem właśnie te smutki, te kłopoty jeszcze bardziej ludzi łączą. I właśnie przez te wszystkie problemy, trudności, w imieniu jedności naszego grupu, ile tysięcy dolarów zostało wysłanych w trudnych czasach do Boga Ojca wszystkich nas. Wszyscy jesteśmy na obczyźnie, tu na ziemi, w drodze do nieba. Módlmy się przede wszystkim za naszą matkę Kościół i za te parafie, z których otrzymaliśmy chrzest święty, za Bolesną i za Dobrówki i za te wszystkie miasteczka, miejscowości, które należą do parafii Dobrówki Bolesna. Wszystkich was tutaj reprezentantów, prawie wszystkich, dokładnie tych miejscowości naszej gminy Bolesna. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tu wszyscy spotkać. Na samym początku serdecznie zapraszam wszystkich. Zapraszam i dziękuję za przyjście wszystkich gości. Wszystkich członków oczywiście na naszym 25-leciu Klubu Parafii Olesno i Dąbrówki Breńskie w Chicago. W szczególności chciałabym przywitać panią prezes Związków Klubów Polskich w Chicago, panią dr Lucję Mirowską Kopeć wraz z mężem. Rąki w ramach. Jak również mam przyjemność i chciałabym przedstawić nasz obecny zarząd naszego klubu. Najpierw ksiądz kapelan Piotr Noński, który jest naszym patronem. Gromkie brawa. Wiceprezesa pan Czesław Garbarz. Gromkie brawa. Pani sekretarz Kornelia Łucek-Cieszyński, która tam właśnie z tyłu jest. Gromkie brawa dla pani Korneli. Pani skarbnik Agata Głowicki. Delegaci. Pan Marek Furgał. Pan Maciej Konieczny, nasz dzisiejszy barman. Pani Agnieszka Chmiel. Oczywiście przedstawiam i witam nasz zespół Słowianie, który będzie nas dzisiaj bawił do białego rana. Teraz bardzo pragnę oddać głos naszemu księdzu kapelanowi, aby rozpoczął ten bankiet modlitwą i błogosławieństwem. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ze mną mamy dzisiaj obraz naszej świętej Katarzyny Aleksandryjskiej oraz jej relikwie. Łączymy się duchowo z naszą parafią, w której większość z nas była ochrzczona, przyjęła pierwsze komunie, spowiedź, bierzmowanie, śluby, z których parafii nasi dziadziowie, babcie byli pochowani. Również parafię Podprzemienienia Pańskiego w Dąbrówkach Breńskich, parafię Kościół Bożego Miłosierdzia w Podbożu, jak również wszystkie inne miejsca, z których pochodzimy, z naszej gminy Olesno i tych trzech kościołów. Jednocząc się z nimi tam w Polsce i tymi w niebie, módlmy się za mnie i za Ciebie, za tych, którzy byli tutaj z nami 26 lat temu, żeby ten klub założyć, 25, kiedy oficjalnie był zarejestrowany. Teraz Was, drogich obecnych tutaj gości, członków klubu, przyjaciół, sponsorów, a Mantra Steli, a zarząd i sekretariat parafii św. Ferdynanda,
którzy dbają o to, żeby ta sala tak pięknie wyglądała i funkcjonowała. Wszystkich, którzy są za nami, przed nami, po prawej, po lewej. Pomódlmy się za nich wszystkich modlitwą blisko naszemu sercu, za każdego ojca, za każdą mamę, za każde dziecko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za wszystkie dzieci, które tutaj mamy z nami, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. I za wszystkich, żeby nas Pan Bóg błogosławił i prowadził bezpiecznie, żebyśmy się spotykali i do tańca, i do różańca. Niebe Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I te krzesła, które przy każdym stole pewno jest jedno puste, to jest nad symbol tych osób, których z nami nie może być, bo już są w niebie i tam, czy mają krzesło dla nas za jakieś 100 lat. A my tutaj również czekamy na innych członków naszego klubu. Niech te krzesła, które mogą sobie, może są puste, niech one będą tym krzesłami pamięci dla tych, których z nami już nie ma albo jeszcze nie ma. I niech Pan błogosławi i strzeże nas wszystkich. Niech Pan błogosławi to jedzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Smacznego.
Thank you.
Tak jest. Dobra, to teraz kolejne pytanie. Czy są na sali kochający mężowie? Ręka w górę. Są. Za każdym razem mężowie. Panowie, zapraszamy kochane żony i partnerki do Państwa. No i zaczynamy pierwszym utworem, czyli przytańczyć z Tobą ze całą noc. Szarpancy panowie, to są piękne panie i tańca i przytańczyć z Tobą ze całą noc. Parkiet jest otwarty, jest specjalnie dla Was. Yeah.
bardzo ważnych 5 minut na te 25 lat. Każdy klub, panią prezes klubu, proszę panią Monikę, w tym momencie historycznym, tak jak wspomnialiśmy na mszy świętej, nasza parafia i nasz klub jest częścią czegoś większego i właśnie pani prezes dr Lucja jest teraz dyrektorem wszystkich związków klubów polskich i jako matka tych klubów ona jest teraz w tym imieniu, żeby przedstawić bardzo ważny dokument na ręce pani prezes. Dobry wieczór Państwu. Wprawdzie zanosiło się nakazanie, ale przyrzekam, że nie będzie. Ja mówię bardzo krótko i tak będzie też dzisiaj. Szanowni Państwo, dla mnie jest to wyjątkowy wieczór, ponieważ jest to pierwsza impreza, na której występuję jako prezes Związku Klubów Polskich, więc wspaniały chrzest bojowy. Szanowni Państwo, w imieniu Związku Klubów Polskich, w imieniu zarządu, członków, pragnę bardzo serdecznie pogratulować Państwu tego, że to już ponad 25 lat tworzycie ten klub, pracujecie dla tego klubu, pracujecie także dla swojej małej ojczyzny, jaką jest Olesno i okolice. Bo rozumiem, że nie tylko dla Olesna, ale też dla wszystkich miejscowości, które przynależą do Olesna i do parafii. Gratulujemy bardzo serdecznie. Wspaniała praca. Życzymy także na następne 3 razy po 25 lat albo jeszcze więcej. Dużo wytrwałości, dbania o klub, dbania o swoje strony ojczyste, ale przede wszystkim proszę Państwa, żebyście byli razem, żebyście się wspierali, żebyście o siebie wzajemnie tutaj dbali na obczyźnie, bo to jest bardzo ważne. Pani prezes, księże proboszczu, gratuluję raz jeszcze. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i życzę wszystkiego najlepszego. Pozwolę sobie wręczyć taki dyplom uznania dla klubu, dyplom uznania Klub Parafii Olesno. Gratulacje z okazji 25-lecia klubu oraz serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz klubu i strony rodziny oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Gratuluję pani prezes, życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy za zaproszenie. I na zebraniach Związku Klubów Polskich, i na naszą imprezę. Macie fantastyczną prezeskę, jeszcze bardziej fantastycznego kapelana. Jest to dla nas ogromna przyjemność i bardzo się cieszymy. Gratulujemy raz jeszcze i życzę przyjemnej zabawy dzisiejszego wieczoru. There's no more illusion. Have you realized? It's no hesitation. I'm running alone. The last chain is broken. Now I'm on my own. I'm so tired of your big bad love. I'm so fed up with your big bad love. I'm so tired of your big bad love. I'm so fed up.
swoim i innym kobietom róż goździków. Także bardzo proszę przygotować się, zaraz koleżanki wyjdą. With you. Going strong through the good and bad, we get along, and then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye.
uświęcenie. Jezu, wow. Ale tak jak nowe pokolenie klubu Lesu Grup Tybrejskiej rodziny. Druga 30 rano. Ostatni kropnik. Najmłodsi uczestnicy dalej dają radę. To jest nowe pokolenie. Jak my będziemy dziadkami, ta dziewczynka i jej koleżanki będą dalej prowadzić ten właśnie klub. My się o to postaramy, przekażemy. Tak samo zwalimy na nie, zwalili to na nas. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. I've been here a thousand times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love but nowhere to call my home. You're still a part of me. Feeling both love and hate. I'm trying to make up.
so many places. I've seen them all with open eyes. Seen islands, open spaces. Serengeti sun slowly rise. All these memories, I hold them near me when I sail the Aegean Sea. But there's one place for me. We would run off, get in trouble.
trouble. Could have held on to that bubble, and I would get to you, you would get me too. But now we've fallen through. If we only could make it last. And you know I'll
just to escape my vivid dreams. Last night I called your name, but you were nowhere found. Your picture in a frame from when you were around. The memories haunting me, and it's my destiny. Babe, tell me why you still hit on my mind. If only these words could speak right to your heart. Tell me, is it too late to rewind and restart? Baby, your love and my love has drifted too far. But I keep on missing you. Girl, I keep on missing you. Each time we tried, but now and then it was so good. Those were the best days of our lives. Last night I called your name, but you were nowhere found. Your picture in